Jak co roku olsztyński zespół kameralny Pro Musica Antiqua daje serię koncertów letnich. Tegoroczne 24 już tournée odbywające się pod hasłem Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur zyskało honorowy patronat Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzyzina. Przewodnią ideą koncertów jest zaprezentowanie mieszkańcom województwa oraz goszczących turystom najbardziej wartościowych utworów muzyki dawnej, a także piękna otaczającej przyrody oraz lokalnych zabytków. Na tegorocznej trasie znalazła się również ostruda. Założycielem i dyrektorem artystycznym zespołu jest profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Leszek Szarzyński. W małych miejscowościach, czy wsiach, czy osadach mogą odbywać się koncerty. One są wielofunkcyjne, bo są związane i z wykładami niejednokrotnie, związane o właśnie zabytkach, jak i również z wykładami o przyrodzie. W tym roku z nami również w na wielu koncertach jest pan profesor Stanisław Czachorowski, gdzie właśnie inspiruje, pokazuje jakie miejsce jest ważne, wiązając uwagę na przyrodę, a my też gramy jakby w ramach naszych projektów, naszego muzykowania, również utwory związane z krajobrazem, tak w Armii i Mazur, jak i również programem przyrodniczym. Koncerty letnie, wykorzystując potencjał lokalnych zabytków, kościołów, zamków i pałaców, starają się zainteresować przybyłych słuchaczy historią obiektów i olśnić ich pięknem. Nie każdy na ten przykład wie, że sanktuarium nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krośnie pod Ornetą jest pomniejszoną kopią słynnej świątyni, znajdującej się w świętej lipce. Tak się składa, że nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że w naszym województwie mamy tyle pięknych obiektów i miejsc, które warto by było pokazać, że tam też sztuka może być obecna, a jednocześnie nie wszystkich stać na to, żeby przyjechać do dużych miast, takich jak Olsztyn, Elbląg czy Ełk. Choć profesor Szarzyński unika określenia muzyka poważna, to mimo to nadal nie jest ona najłatwiejsza w odbiorze dla przeciętnego słuchacza, którego oswojenie z muzyką dawną postawili sobie za zadanie członkowie zespołu. Starają się aranżować swoje występy w taki sposób, aby współczesnego odbiorcę zainteresować, a nie zniechęcić. W czasach dawnych, no to też muzyków było jak na lekarstwo, należą się do tego, były właśnie pisane potem natomiast no, trudno by było powiedzieć, że osoby w tym czasie żyjące chciały słuchać coś brzydkiego. W związku z tym ci kompozytorzy za życia pisali w sumie utwory rozrywkowe. Wybierając tę muzykę, staramy się, żeby ona była przystępna dla normalnego słuchacza Melomana. To nie jest muzyka specjalnie wyrafinowana, ona nie jest muzyką eksperymentalną. Program występów pro muzyka Antiqua ma być nie tylko przystępny, ale także zróżnicowany, aby zaprezentować słuchaczom piękno zarówno poszczególnych utworów, jak również brzmienie różnych epok a także podkreślić piękno dźwięku wydobywanego z poszczególnych instrumentów. Staramy się, żeby nasze koncerty były zróżnicowane barbowo-dźwiękowo, dlatego też y, nasi mamy taki, można powiedzieć, y, program od baroku do współczesności. Świadomie, dlatego żeby właśnie pokazać zróżnicowanie, jak muzyka się zmieniała, jakby, jakby, jakże był różny język, ale zawsze w większości te utwory były właśnie wykonywane w tych miejscach, o czym rozmawiamy, czyli raczej unikając sal dużych koncertowych czy, czy domów kultury, a nie, one najlepiej brzmią właśnie w tych wnętrzach. O czym tu wcześniej zabytkowych wnętrzach, one mają swoją wartość. Jak pisał Jerzy Waldorf, muzyka łagodzi obyczaje. Warto więc nie przegapić występu Pro promuzyka Antiqua. Okazji ku temu zaś będzie wiele, ponieważ w czasie trwającego do 18 września 3-miesięcznego muzycy dadzą serię koncertów w blisko 30 miejscowościach województwa. Serdecznie zapraszamy.